Krew wzywa krew to hasło projektu, w ramach którego uczniowie Sądeckiej Budowlanki promują honorowe oddawanie krwi. Bierzemy udział w olimpiadzie zwolnieni z teorii. Pod tytułem projekt mamy Krew wzywa krew i będziemy prowadzić taką akcję, która będzie zachęcała do oddawania krwi i osocza w tym trudnym czasie dla nas. Jak przyznają wolontariuszki, które zaangażowały się w akcję, pomysłów było dużo, ale zwyciężył ten, który będzie zachęcał i angażował do oddawania krwi. Promowanie takich akcji społecznych jest niezbędnym elementem życia w społeczeństwie. Ludzie często nie mają pojęcia o tym, ile mogą zdziałać, w sumie nie robiąc nic. To znaczy poświęcisz 10 minut swojego życia, a ty możesz uratować komuś innemu życie. To jest pomoc drugiemu człowiekowi, można nawet uratować to życie i sami też możemy być w takiej sytuacji, więc jest to bardzo potrzebne. Kiedyś byłam w takiej sytuacji, że była mi potrzebna krew, więc wzięcie udziału w takim projekcie jest dla mnie naprawdę super i cieszę się, że mogę razem z dziewczynami i chłopakami prowadzić ten projekt. To jest nie tylko pomoc innym, ale też dzięki temu projektowi możemy to jakby zjednoczyć to nasze społeczeństwo, prosząc ich o to, aby pomogli nie tylko swojej rodzinie, ale też każdemu innemu człowiekowi. Akcja na razie promowana jest na Facebooku. Już wkrótce pojawi się reklama społeczna promująca honorowe oddawanie krwi. Przy organizacji takiego projektu jest na pewno dużo pracy, tak jak przy każdym innym. Wymaga to sporo czasu, sporo zaangażowania, na pewno kreatywności, żeby zorganizować takie coś, ale uważam, że jest naprawdę warto. Na razie próbujemy właśnie na Facebooku promować krwiodawstwo. Chcemy zrobić taką reklamę społeczną ze znanymi osobami, które powiedzą, że krew jest niezbędna, bo jest. Otrzymaliśmy dane też z Centrum Krwiodawstwa, które pokazują, że rzeczywiście tej krwi jest mało i osocza jest niewiele, a tak naprawdę ono ratuje życie. A w marcu obok szkoły stanie mobilne Centrum Krwiodawstwa, gdzie będzie można oddawać krew.